No i przedstawiliśmy takie bardzo praktyczne tutaj wskazówki i też oczekiwaliśmy z drugiej strony tego, by te wybory no, były możliwie jak najlepiej zorganizowane, byśmy też mieli narzędzia. Zwracaliśmy uwagę, że ten termin 28 to jeszcze pokrywa się z terminem matur, wprawdzie są to matury w językach obcych, ale w dużych miastach, tak jak w Poznaniu, gdzie jest bardzo mocny wydział anglistyki, gdzie są też bardzo mocne te filologie językowe, to tutaj jest wielu maturzystów, którzy właśnie też z uwagi również na możliwości studiowania za granicą chcą korzystać z tego typu formy.